Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj zgodnie, że tak powiem, z tradycją przyjrzymy się wyborom poza granicami Polski, w tym wypadku akurat wyborom na Litwie, które dopiero się zakończyły. Razem z kolegą Kamilem Waśkowskim się to omówimy. Witam Cię serdecznie, czołem Wielkiej Polsce. Czołem. No i na początku oczywiście przypominam o kciukach w górę, subskrypcjach, komentarzach, także o wsparciu naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Może zacznijmy omówienie tych wyborów na Litwie od generalnie sytuacji politycznej. Wiemy już, że jakby dochodzi do zmiany warty, ale nie uprzedzajmy faktów. Jak wyglądał obecny rząd litewski i jakie były jego dokonania, no zwłaszcza na froncie, który jednoczy chyba wszystkie litewskie partie polityczne, czyli walki z polską mniejszością. Miał dokonania tutaj bardzo bogate i gdyby nie polityka władz Warszawy, w ogóle rząd, który obecnie jest na Litwie, nigdy by nie powstał, bo to władze we Warszawie, te jeszcze pisowskie, stworzyły TVP Wilno, które głównie się zajmuje atakowaniem akcji wyborczej Polaków na Litwie, promocją różnych polskojęzycznych Saulisów, różnych pachołków Landsbergisów. TVP Wilno promuje litewski punkt widzenia na wszystkie sprawy. A w trakcie poprzednich wyborów, które były w 2020 roku, doszło do wielkich skandali, ponieważ Andriusz Tapinas, taki dziennikarz liberalny, to jego telewizja się nazywała Wolność, tak samo jak partia Wolność, która dostała się wtedy do parlamentu. I Tapinas robił wielkie manifestacje antyłukaszenkowskie. Tapinas jest związany z Sorosem. Jest to taki typowy liberalny klaun. No i Tapinas robił manifestacje antyłukaszenkowskie i Waldemar Tomaszewski mówił, że one są, że te manifestacje służą promocji Tapinasa i wszedł spór z tym człowiekiem i Tapinas w odpowiedzi zaczął nagrywać na YouTubie programy przedstawiające w negatywnym świetle akcję wyborczą Polaków na Litwie i robił to nielegalnie, bo nie zarejestrował się jako uczestnik kampanii wyborczej, a tutaj prowadził agitację skierowaną w stronę tutaj akcji wyborczej Polaków na Litwie. Do tego Tapinas tworzył plakaty, ale na terenach niezamieszkiwanych przez Polaków, w którym zachęcał Litwinów do tego, żeby brali udział w wyborach, nawet żeby oddali głos nieważnym, a żeby do parlamentu nie dostała się akcja wyborcza Polaków na Litwie, ponieważ na Litwie jest taki patologiczny zapis, taki, który kiedyś był na Ukrainie, że można było na przykład głosować przeciwko wszystkim, była taka opcja, to tam na Litwie jest trochę co innego, ponieważ głosy nieważne liczą się do puli 100%. Tak jak u nas głosy nieważne oczywiście pojawiają się w protokołach komisji wyborczych na stronie PKW, jednak jeśli sumujemy wyniki wszystkich partii w wyborach w Polsce, to one wynoszą 100%, a tamte głosy nieważne biorą udział w tym liczeniu. I gdyby te głosy nieważne po prostu nie liczyłyby się, to akcja wyborcza Polaków na Litwie przekroczyłaby próg wyborczy i prawdopodobnie miałaby z listy proporcjonalnie 4, góra 6 posłów. I wtedy możliwa by była koalicja rolników, Partii Pracy, Socjaldemokratów, akcji wyborczej Polaków na Litwie plus jeszcze jakichś posłów niezrzeszonych. A wskutek działania
między innymi władz we Warszawie, bo Tapinarz był oczywiście promowany w TVP Wilno jako taki światły, oświecony dziennikarz. A powstała partia, koalicja, skład którego naczelną siłą był Związek Ojczyzny, Litewscy Chrześcijańscy Demokraci. Jest to partia najbardziej antypolska. Jest to kopiuj klej chorwackiej wspólnoty demokratycznej, bo HDZ w Chorwacji u progu walki o niepodległość to głosiła takie hasła nacjonalistyczne, antyserbskie, jak HDZ kierował prezydent Tudżman. Z czasem stała się typową taką teczową HDZ-ją, gdzie LGBT fajne, neoliberalizm fajny, z migracją też za bardzo nie walczymy. To tak samo Związek Ojczyzny. I tutaj Związek, bo tutaj różni giedrojciowcy, różni tego typu zdrajcy mówią, że Solidarność i Sojudis to jedna wspólnota, a to jest guzik prawda. Ja oczywiście Solidarność uważam za antypolską, szkodliwą organizację. Jednak Solidarność w dużej mierze jednak tworzyli ludzie, którzy nie byli związani z PZPR-em. No w Solidarności oczywiście poza dużą grupą zdrajców, którzy brali pieniądze od Amerykanów i Zachodu, byli też zwykli polscy patrioci. Na przykład, natomiast Sajudis byli to po prostu litewscy szowiniści, słowianofoby, którzy udawali komunistów w ramach Komunistycznej Partii Litwy. To pierwszy prezydent Litwy, Brazauskas, udzielił wywiadu Gazecie Wyborczej, w którym stwierdził, że 98% członków Komunistycznej Partii Litwy narodowości litewskiej to nie byli żadne osoby o mentalności radzieckiej, internacjonalistycznej, tylko to byli po prostu litewscy nacjonaliści udający komunistów. I Sajudis po prostu był takim ruchem wewnątrz partii komunistycznej, ale byli to po prostu litewscy szowiniści i koniunkturaliści. No i tutaj motorem do tej niepodległości Litwy był Witautas Landsbergis, który ma polskie pochodzenie, jest to skrajny Polakożerca. Tutaj Litwini u progu niepodległości zaczęli szykany wobec Polaków stosować. W odpowiedzi Polacy utworzyli polski kraj narodowo-terytorialny, który miał docelowo mieć autonomię w ramach Litwy. W skład polskiego kraju narodowo-terytorialnego miało wchodzić duża część Wileńszczyzny, czyli rejon Solecznicki, rejon Wileński, gmina Połkunio, Stare Troki, Troki Landwarów, Rudziszki w rejonie trockim, gmina Jawiuny w rejonie szyrwickim, a także gmina Maguny Podbrodzie w rejonie święciańskim. I tutaj też były warianty, żeby polski kraj narodowo-terytorialny miał podobną formułę jak Gagauzja w Mołdawii, bo Gagauzja ma też formę enklaw, że są gminy gagauskie, które z tą główną częścią Gagauzji się nie stykają, ale ludność tam wyraziła wolę dołączenia do Gagauzji. Podobnie mogłoby być w przypadku polskiego kraju narodowo-terytorialnego, bo na przykład w rejonie jeziorskim jest gmina Turmont przy granicy Litwy z Łotwą, a jednocześnie jest tam zaraz granica z Białorusią i tam do dziś większość stanowią Polacy. Jednak politycy we Warszawie woleli litewskich szowinistów niż Polaków, bo Landsbergis to jest obok Juszczenki, a obecnie Żeleńskiego, święty na salonach III RP. I polska autonomia została zdławiona przez impotencję zdradzieckich polskojęzycznych polityków z Warszawy.
A Polacy na Litwie wykazali się dużym realizmem politycznym, ponieważ większość polskich posłów wstrzymało się w trakcie głosowania w sprawie niepodległości dla Litwy. No i ten Związek Ojczyzny jako taka partia, taka neokonserwatywna, był takim pieszczochem tutaj anglosasów i kolektywnego zachodu. Bo był najbardziej tutaj antypolski, ale też antyrosyjski. Związek, tutaj warto tutaj powiedzieć, że tutaj młody Landsbergis jako szef MSZ był zarówno antyrosyjski, jak i antychiński. No i władzom we Warszawie nie podobał się poprzedni rząd, w którym była akcja wyborcza Polaków na Litwie wraz z Związkiem Chłopów i Socjaldemokratyczną Partią Pracy, ponieważ ten rząd oczywiście był antyrosyjski, sprzeciwiał się rządom Aleksandra Łukaszenki. Jednak to była taka krytyka, taka typowa na odczepkę. Nie było tego takiej krytyki ostrej, radykalnej. I tutaj ten rząd no, nie podobał się PiS-owi, który bardzo by woli ludzi, którzy nienawidzą Polaków, ale za to bardziej niż inni nienawidzą Rosji. I po wyborach została utworzona koalicja Związku Ojczyzny wraz z ruchem liberalnym, czyli takich liberałów zbliżonych do FDP, a także z Partią Wolności, czyli Partia Wolności to kopiuj wklej Wiosny Roberta Biedronia, tyle że jest jeszcze więcej wolnego rynku w tej partii. I jako ozdobę ministrem sprawiedliwości zrobili Ewelinę Dobrowolską, Polkę. Jednak w trakcie jej urzędowania żadna sprawa polska nie została załatwiona. Nie została nawet przyjęta bardzo ogólna ustawa o mniejszościach narodowych i po prostu polskie sprawy w żaden sposób nie poszły naprzód. I tutaj ten rząd był zarówno antypolski, antyrosyjski, jak i antychiński. I to jest jedyna rzecz, która różni litewskie partie, czyli podejście do kwestii stosunków z Chinami, ponieważ czy prezydent Litwy, czy socjaldemokraci nie dążą do takiej mocnej konfrontacji z Chińską Republiką Ludową. No dobrze, to teraz przejdźmy do samej kampanii wyborczej, bo z tego co wiem, była dosyć napięta. W ogóle tutaj małe wyjaśnienie co do systemu wyborczego na Litwie, bo on się trochę różni od polskiego. To jest pół na pół, w połowie połowę mandatów wybiera się na 141, wybiera się połowę w JOW-ach, połowę w systemie takim, jaki znamy z Polski, systemie proporcjonalnym. No i właśnie, jak wyglądała kampania? To ja tutaj też bym chciał się odnieść do tego systemu wyborczego na Litwie, ponieważ on jest dosyć dziwny, bo tam jest głosowanie przedterminowe i można oddawać w lokalach wyborczych swoje głosy. Najczęściej jest to jeden lub góra dwa, trzy lokale na jakiś rejon na Litwie. I tutaj wyborca może tutaj w godzinach otwarcia tych lokali zagłosować w wyborach, a jednocześnie cały czas trwa tutaj agitacja wyborcza i tutaj oczywiście jest możliwa też turystyka wyborcza, bo tutaj niekoniecznie trzeba zagłosować w tym swoim tutaj rejonie zamieszkania. Jest to tutaj duże pole do nadużyć. Tutaj chciałbym się odnieść też do tych
jednomandatowych okręgów wyborczych, bo główna komisja wyborcza Litwy zmieniła granicę okręgów jednomandatowych i jak zwykle to bywa, dokonano to kosztem mniejszości polskiej, ponieważ w poprzednich wyborach Polacy zdobywali mandaty w okręgu Wilno-Soleczniki, w okręgu Miedniki i w okręgu Niemenczyn. W wyniku reformy zlikwidowano rejon Miedniki, a gminy wyborcze z tego regionu to dorzucono do okręgu Rzesza, w skład którego wchodzą rejony zamieszkiwane przez Nowolitwinów, czyli radykalnych zwolenników tutaj partii Landsbergisów, bo tutaj jest bardzo duża, ale powoli kończąca się kolonizacja przedmieść Wilna przez takich nowobogackich Litwinów i oni tam właśnie mieszkają w tej Rzeszy, Wielkiej Rzeszy, w tych takich willowych dzielnicach i tutaj do tego okręgu dołączyli część gmin zamieszkiwanych przez Polaków, jednak Polacy w tych gminach, te gminy, w których Polacy stanowią większość, są zamieszkiwane przez mniejszą liczbę wyborców i tutaj w tym okręgu Rzesza bardzo ciężko było o mandat. Część gmin z rejonu wileńskiego zdominowanych przez Polaków dołączono do okręgu Wilno-Południe, które składa się właśnie z gmin rejonu wileńskiego, a także miasta Wilna. I tutaj bardzo tutaj główna komisja wyborcza manipulowała, żeby Polacy zdobyli góra dwa mandaty. Jednak tutaj, jak zaraz do tego dojdziemy, tutaj się nie udało. Tutaj chciałem tutaj zwrócić uwagę, że kampania wyborcza wbrew pozorom była tutaj dosyć nudna, statyczna, ponieważ taką ważną rzeczą w kampanii wyborczej była wypowiedź dziennikarza Ramlauskasa, który mówił, że rodziców rosyjskich dzieci należy rozstrzeliwać na oczach tych dzieci. Jakoś nie trafił na 3 miesiące do aresztu wydobywczego za takie groźby, nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Nic temu panu nikt nie zrobił. Oczywiście w TVP Wilno pojawiła się armia adwokatów, że on miał co innego na myśli, że to jest taki fajny pan dziennikarz. I generalnie kampania była dosyć nudna, z tą różnicą, że w tych wyborach pojawiło się dużo partii odwołujących się do elektoratu wielowektorowego. Wielowektorowego z jednej strony ten elektorat tworzą mniejszości narodowe, z drugiej strony też są wielowektorowi Litwini. I oprócz AWPL-u do elektoratu wielowektorowego odwoływała się litewska partia Ludowa, także Koalicja Pokoju, w skład którego wchodzi Partia Pracy. Partia Pracy współrządziła Litwą. Na czele Partii Pracy stoi taki specyficzny biznesmen Wiktor Uspakis. Do tego jest też Partia Regionów, która też jest wielowektorowa. Też umiarkowanie nie wielowektorowi wyborcy też głosują na Związek Chłopów i tutaj była bardzo duża konkurencja, jeśli chodzi o ten elektorat socjalno-wielowektorowy. No dobrze, no to teraz jakie są wyniki, bo jeszcze dopowiedzmy, że tutaj te wybory wiowowe odbywają się w dwóch turach. Trochę jak we Francji, więc jesteśmy dopiero po drugiej turze, gdzie już wszystko wiadomo. Tak. Najpierw może powiedzmy o ogólnych wynikach, tak?
zanim przejdziemy do wyników, szczególnie tego, co nas najbardziej interesuje, czyli akcji wyborczej Polaków na Litwie. To tutaj wybory wygrała litewska partia socjaldemokratyczna, zdobywając tutaj prawie 20%. Litewska partia socjaldemokratyczna, no to tak jak już tutaj mówiłem, to jest kopiuj wklej tutaj nowej lewicy w Polsce, tyle że jednak tego LGBT i tego typu spraw jest może trochę mniej. Tutaj na czele litewskiej partii socjaldemokratycznej stoi pani, która się nazywa Blinkiewicz Jutę. Wielu ludzi może myśli, że to jest jakaś żona Blinkena, ale to akurat nie jest tutaj prawdą. Tutaj drugie miejsce zajął Związek Ojczyzny Landsbergisów, prawie 18%. Trzecie miejsce zajęło takie ugrupowanie, które jest dosyć interesujące, czyli Świt Niemna. Na jego czele stoi Remigiusz Zemaitatis. Jest to były współpracownik Rolandasa Paksasa, byłego prezydenta Litwy, który został usunięty ze stanowiska za rzekome związki z Rosją. Po latach okazało się, że ten impeachment był w ogóle nielegalny. I ten Zemaitatis był w tej partii Paksasa. Później został wyrzucony z tej partii, ponieważ miał kontrowersyjne tutaj wypowiedzi na temat Żydów. Jednak w przeciwieństwie do polskich polityków Zemaitatis tutaj nie przepraszał, nie odcinał się. Jednak w trakcie poprzedniej kadencji zrezygnował tutaj z mandatu, ponieważ gdyby uchylono mu immunitet, to nie mógłby startować w kolejnych wyborach. I tutaj ten Świt Niemna ma taką politykę, taką dosyć, można powiedzieć, można zakwalifikować te ugrupowanie jako takie trumpistowskie trochę, bo jest trochę tutaj wolnego rynku, trochę jakiejś wielowektorowości, co nie zmienia faktu, że Świt Niemna to też są litewscy nacjonaliści, szowiniści, ponieważ Zemaitatis tutaj wchodził w spór z Radosławem Sikorskim, któremu czasem zdarza się powiedzieć coś mądrego w kontekście stosunków polsko-litewskich. I tutaj to ugrupowanie w żaden sposób nie jest nastawione koncyliacyjnie do Polski i Polaków. Tutaj czwarte miejsce zajął Związek Demokratów imię Litwy. Są to rozłamowcy tutaj ze Związku Chłopów. Za nimi znalazł się Ruch Liberalny, który dostał 7,70%. A przepraszam, Ruch Liberalny był jednak przed nimi, ale to też było poparcie Chłopów, było też lekko powyżej 7%. A co nas może cieszyć, to nie dostała się Partia Wolności do litewskiego Sejmu. Zdobyła ona tylko 4,5%. I tutaj po drugiej turze możemy z całą pewnością powiedzieć, że rząd na 90 kilka procent utworzą socjaldemokraci, którzy mają łącznie 52 mandaty. Rozłamowcy z Chłopów mają 14, Chłopi mają 8 i jest to tutaj bezpieczna większość ponad 70, jest bezpieczna większość, żeby utworzyć nowy rząd. Ewentualnie brane pod uwagę też jest, brana też jest koalicja tutaj z liberałami, jednak jest to mało tutaj prawdopodobne. I tutaj chciałbym tutaj zwrócić uwagę na wynik akcji wyborczej Polaków na Litwie. I tutaj ja uważam, że ten wynik jest poniżej możliwości tego ugrupowania, aczkolwiek nie jest to żadna
klęska, ponieważ akcja wyborcza Polaków na Litwie zdobyła 3,89%. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jak tutaj się rozbił ten elektorat, ten wielowektorowy, ponieważ, moment. Ponieważ Litewska Partia Ludowa zdobyła 2,69%. Jej tutaj lokomotywą wyborczą był lekarz Edwardas Vaitkus, który w wyborach prezydenckich zdobył 7% ponad. Wygrał w rejonie Solecznickim i Wisagini. I tutaj możemy tutaj zobaczyć, że na przykład w okręgu Soleczniki Wilno AWPL miał 64% poparcia, a Litewska Partia Ludowa 8,32, czyli wyraźnie więcej od średniej. W Niemęczynie też Litewska Partia Ludowa 5,39 i podobnie w rejonie obejmującym Wisaginię też tutaj ponad 9% Litewska Partia Ludowa zdobyła. A na słabszy wynik akcji wyborczej Polaków na Litwie ma permanentne ataki ze strony giedroyciowskich mediów, różne rozbijackie działania. Tutaj warto zwrócić uwagę, że po dosyć wyrazistych, ale kontrowersyjnych słowach byłego posła Zbigniewa Jedzińskiego doszło do rozłamu w akcji wyborczej Polaków na Litwie w rejonie święciańskim. I tam na przykład radny Antoni Jundo przeszedł do socjaldemokratów. I tutaj już w wyborach samorządowych akcja wyborcza Polaków na Litwie poniosła duże straty w tym rejonie. I było to także widać w wyborach sejmowych, gdzie w gminie Podbrodzie, czy Maguny, w którym 4 lata temu akcja wyborcza Polaków na Litwie miała 40% ponad, to obecnie było to poniżej 20%, ponieważ struktury i ludzie głosowali tam na socjaldemokratów. Na porażkę tutaj, na słaby wynik akcji wyborczej Polaków na Litwie miało też to, że w wyborach samorządowych w 2023 roku AWPL straciła fotel mera rejonu wileńskiego. I były to bardzo kontrowersyjne wybory, ponieważ cała litewska scena polityczna poparła w drugiej turze socjaldemokratę Roberta Duchniewicza. Jest to teoretycznie Polak, aczkolwiek on bardzo ceni Roberta Biedronia. Jest to po prostu taki typowy socjal-liberał z włosami na żelu. I tutaj w tych wyborach doszło do rażących naruszeń, ponieważ wokół lokali wyborczych w rejonie wileńskim szaulisi się kręcili, niby pilnowali porządku. Ale jest to rażące tutaj naruszenie standardów wyborczych. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj w sobotę widziałem, że poseł z Ruchu Narodowego Mulawa był w Gruzji. A dlaczego nie monitoruje wyborów na Litwie i nie pojawił się tutaj na Litwie? Znając to, że Ruch Narodowy to są tacy mali partnerzy PiSu, to Krzysztof Mulawa pewnie za tydzień będzie w Mołdawii. Pytanie tylko, czy będzie w jednym pokoju z Tobiaszem Boheńskim, czy nie, bo po prostu w Mołdawii jest problem z hotelami, a może panowie by wylądowali w jednym pokoju, bo poglądy mają prawdopodobnie bardzo tutaj podobne, czyli rusofobia i atlantyzm.
I właśnie straty w tym rejonie wileńskim było widać też w wynikach wyborczych, gdzie w Niemenczynie wygrali socjaldemokraci. W wielu tutaj gminach w rejonie wileńskim akcja wyborcza Polaków na Litwie poniosła tutaj znaczne straty. Aczkolwiek ten wynik nie jest tutaj tragiczny, jednak tak jak wielokrotnie tutaj wspominałem, gdyby państwo polskie zachowywało się jak polskie państwo, to akcja wyborcza Polaków na Litwie by miała wynik dwucyfrowy, a Polacy na Litwie mieliby autonomię. No ale mimo wszystko trzeba przyznać też, że no tu władze w Warszawie dokładają swoją cegiełkę konsekwentnie, żeby akcję wyborczą Polaków na Litwie zwalczać. Tym bardziej, że no tutaj grzechem śmiertelnym jest dogadywanie się przez tąż akcję Polaków na Litwie z mniejszością rosyjską, co też teraz miało miejsce. Tak, bo byli kandydaci należący do mniejszości rosyjskiej na listach AWPL-u. Tutaj zawsze tutaj są straszą Polaków w Polsce, że wszędzie są matki Kremla, KGB, GRU, a tutaj warto zwrócić uwagę, że Rosjanie są bardzo rozbici nie tylko na Łotwie, ale też na Litwie. Mimo że Rosjan jest niewiele mniej od Polaków na Litwie, to nigdy ich ugrupowania nie zbliżyły się nawet do progu wyborczego. Do tego były dwa, bo był Sojusz Rosyjski, był też Związek Rosjan na Litwie. Związek Rosjan współpracował blisko z Partią Pracy, natomiast Sojusz Rosyjski współpracował z AWPL-em od wielu lat. I po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej obydwa te ugrupowania nie istnieją. I tutaj ci Rosjanie na Litwie są tutaj bardzo tutaj tacy wycofani i tutaj nie stanowią jakiejś tutaj dużej siły politycznej, aczkolwiek widać po wynikach wyborczych, że warto tutaj zabiegać o ten elektorat, ponieważ gdyby AWPL miałoby powyżej 4%, to na pewno głosy mniejszości rosyjskiej doprowadziłyby do przekroczenia progu wyborczego. I nie tylko mniejszości rosyjskiej, ponieważ na listach AWPL-u też są przedstawiciele mniejszości białoruskiej, jednak tutaj ludzie są karmieni taką fałszywą alternatywą, że lepiej o głosy o mniejszości zadbają socjaldemokraci czy różni liberałowie. A to jest nieprawda, ponieważ zarówno socjaldemokraci, zarówno liberałowie, zarówno partia Landsbergisów rządzili już na Litwie i nic dla tych mniejszości nie zrobili poza likwidacją szkół, poza ograniczaniem tutaj nauczania. I po prostu jedyną drogą, jaką mogą obrać Polacy i inni Słowianie na Litwie, to po prostu posiadanie własnej reprezentacji w Sejmie na poziomie 8-10%. I później można wchodzić w układy z różnymi litewskimi partiami w zamian za realizację postulatów ważnych dla mniejszości narodowych. A tak jak mówiłem, tutaj litewskie partie właśnie próbują przyciągać Polaków, ale tylko po to, żeby właśnie tutaj rozbić mniejszość polską czy mniejszość rosyjską, bo też na przykład w rejonie wileńskim w okręgu Niemenczyn z ramienia socjaldemokratów startował Robert Komarowski, czyli były wicemer rejonu wileńskiego z ramienia AWPL-u. Tutaj akurat przegrał, jednak widać było, że socjaldemokraci tutaj mają tutaj chrapkę na głosy tutaj Polaków, a tak jak będę to powtarzał do znudzenia,
mimo wielu wad, jakie ma AW.pl, to jednak zawsze partie macierzyste dla mniejszości będą bronić tej mniejszości, a nie partie ogólnolitewskie. I tutaj mamy dobry przykład tutaj z Węgier, gdzie, przepraszam, ze Słowacji, gdzie doszło do rozbicia mniejszości węgierskiej. Część głosowała na Związek na Związek Węgrów, część głosowała na Most Hit. Później Most Hit się skompromitował i wyleciał z parlamentu. Jednocześnie część Węgrów zaczęło głosować na liberalne słowackie partie, część na Smer. I Węgrzy już od wielu lat nie mają tutaj reprezentacji politycznej w słowackim parlamencie, a sprawy Węgrów na Słowacji leżą. Więc tutaj trzeba mieć nauczkę także z innych krajów, a AW.pl po prostu musi sobie poszukać właśnie może jako głównego sojusznika to Viktora Orbana, na przykład partię Węgrów w Rumunii, a nie tutaj wisieć przy PiS-ie, a PiS po prostu nienawidzi AWPL-u, bo PiS nienawidzi Rosji, chce służyć anglosasom i mogą tutaj PiS może wspierać Landsbergisów, Szaulisów, Banderowców, same najgorsze kreatury, byle tylko uszczypnąć Rosję i żeby Ameryczka ich pochwaliła. I tutaj właśnie to uważam, że jest duży błąd Waldemara Tomaszewskiego, że po prostu nie odciął się od PiS-u i nie próbował współpracować czy to z Konfederacją, czy nawet z PSL-em, bo tutaj politycy PSL-u jednak czasem coś tam przebąkiwali o mniejszości polskiej na Litwie, jak poseł Zgorzelski czy marszałek Struzik, ale z PiS-em po prostu nic się nie uda. I tutaj, żeby tutaj dopowiedzieć, to po prostu PiS wspierał na Litwie dywersyjne środowiska Polaków, polskojęzycznych osób, których przedstawiciele pisali w Gazecie Wyborczej, wspierali strajki kobiet, chodzili na Baltic Pride, czyli paradę liberalnych degeneratów. I tutaj PiS, żeby tylko uszczypnąć Rosję, jest skłonny najróżniejsze środowiska tutaj wspierać i należy tutaj się od PiS-u definitywnie odciąć, bo jest to najbardziej antypolska, szkodliwa partia, jaka była w historii Polski. Dobre podsumowanie. No cóż, niedobrze, że stan posiadania Polaków na Litwie cały czas się zmniejsza. Również no jeśli chodzi o mandaty, to wyszło tutaj na zero, bo są 3 mandaty, tak samo jak 4 lata temu. Jednak te poparcie zarówno w procentach, jak i liczbie głosów niestety spadło. Ale jeszcze to wszystko jest do odwrócenia, tylko trzeba nie oglądać się na PiS, trzeba odmłodzić partię, bardziej unowocześnić przekaz i 5% jest jak najbardziej możliwe do przekroczenia za 4 lata. No, tylko pytanie, czy Litwini do tego dopuszczą. Może na tym zakończymy. Będziemy jeszcze mamy jedne wybory do omówienia przynajmniej, więc to już niedługo. Kończymy. Moim i Państwa gościem był kolega Kamil Waćkowski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie i to tyle na dziś. Dziękuję.